została wybudowana dzięki dotacjom z funduszu wojewódzkiego, z funduszu narodowego gospodarki ściekowej i z kontraktu rządowego oraz jakichś tam pieniążków dotacji z funduszów szwedzkich. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. Maksymalnie może tutaj do nas wpływać 1650 m3 ścieków. Konrad. W chwili obecnej wpływa prośbę, żebyście nie dotykali żadnych urządzeń, które tutaj są. Po pierwsze, są to urządzenia mechaniczne, które są niebezpieczne i są one też brudne. Jednak tutaj oczyszczamy ścieki, a więc jest mnóstwo różnego rodzaju zarazków. No i tak z uwagi na wasze bezpieczeństwo. A więc teraz przejdziemy się po obiekcie, przejdziemy się do części mechanicznej. Jest to oczyszczalnia zbudowana właśnie tak jakby dwóch etapów oczyszczania. Część mechaniczna, a następnie część biologiczna. O tym wszystkim powiemy później już na obiekcie. Idziemy teraz... dalej do dalszego oczyszczenia. A piasek ostatnie zabieramy i wyrzucamy już poza ten punkt. Ścieki po takim oczyszczeniu tracą około 30%, są oczyszczone w stopniu w około 30% części biologii, części ogólnie zanieczyszczeń, które tu wpływają. Jeśli chcecie, możecie sobie tędy przejść, jeśli nie, to możemy chcemy. Lecimy. Czy na reaktorach tlen, który wskazują sondy, jest właściwy lub nie. Ewentualnie odpowiednio skalibrować to.